Witam, ja jestem Wrodzimy się w kolejnym odcinku, gdzie dokończymy ten kociołek w końcu. Jak widzicie, same zielone dymki. Umie. Weź ty, kolego, tędy pójdź. Tutaj, a ty. Jesteśmy przy stolicy Menjukuo. Tak, Menjukuo. Mamy tu też wesołe... polskie jakieś tupiki. Pekin jest bezpieczny w końcu. Opowiadałem infrastrukturę, która w nim nie istnieje, ale to swoją drogą tam. Dobra, tam. Trzeba się zebrać. Chować ich wszystkich. Mają w końcu karę za brak zaopatrzenia. Tak. No, nasza szpica pancerna, choć malutka, robi naprawdę dobrą robotę. Trzeba się bardziej skupić na tych czołgach. Prawda. Tego nam było potrzeba. Jak wygląda ta infrastruktura nasza? No tutaj to jest ładnie, naprawdę. Rozwijamy te Chiny. Pomimo wojny. Znaczy, pomimo wojny tak dużo nam się udaje osiągnąć. Takie rzeczy tylko w grach. Ilusio, mam przyspieszyć. Wyeliminujemy problemy. Ile tam 600 tysięcy było przed tym kociołkiem? Zobaczmy, ile będzie zaraz chwilę. Wróćmy jej czołgi. Teraz zobaczyć, co się stanie. Zniknął dywizję. I co się pojawi, o to pytanie. A tak przy okazji, co tutaj poogarniać. Boże, one tu są beznadziejnie porobione. O, proszę, 23 dywizje. Jakoś to będzie. Dla nas korpus pancerny. Zdobyliśmy tu stolicę, nawet nie wiem kiedy, lol. A, to jest ten błąd. Zapomniałem, że niektóre mody mają błędy z prowincjami. Tu jest taki śmieszny, jak widzicie, błąd. O, właśnie. Kiedy połączenia szwankują. Trzeba będzie zaraz te wszystkie kliki powybijać. Jak tam będzie kup? Było to raz dwa padnie. Lecisz. No proszę, my tu sami już wchodzimy tędy, miło. Pierdziu, kosimy ich już. Zaopatrzenie się komuś kończy, no.
To poradzimy na to. Nic. Możemy im. Wbijając ich wszystkich. Bijemy was co do jednego. Powiedział mi się Asterix i Obelix. O, tym atakiem powinniśmy zakończyć wojenkę. Nie tak bardzo jak zakończyć się da. Dobra, niech idą. Proszę, udało się zrobić kolejne rzeczy. To reformy administracyjne można będzie teraz zrobić. Jestem bardzo za. Mogę, no to central. Weźmy do tego może jeszcze. Nie zacznijmy robić w końcu. Reforma armii postępuje. Co my możemy jeszcze zrobić, co by się przydało nam? Nic. No. Jakby wszystko ogarnęliśmy. Nie wiem, czy... Dobra, zróbmy to drugi w Tybecie. Może na UK się przydadzą, jeśli by nas nie chcieli do frakcji. Serio, zajmowaliście tylko kolonie. What? Say what? Czekaj. I wzięli to, to i... Jak to było? A? No, prowincję zajmowali tutaj. Zajmowali tutaj. Tu oportu. To było jakieś... To było portugalskie, to... Portugalskie. Ta wyspa chyba też była portugalska. Nie? Tak. Polacy mają zaś... Panisz Afrika, teraz jest Polisz Afrika. Saharę Zachodnią i... Okej. Poczekajcie. Wygraliśmy tam super, ale patrzcie, kurde, Mościcki doprowadził do tego, że Polska ma kolonię. Dobra, tak można. No, gdzie znowu? Tutaj. A wyślijmy tu oddziały pancerne. Zrobimy to, co Niemcom zabrakło w Normandii. Przejdziemy się czołgami. Czy wy tu macie port? Wytrzymaj! Jadą już posiłki. Uiu, przyjechaliśmy na czas. Chyba. Co tam się dzieje? Tajlandia. Okej. Chcemy to, my chcemy. Chcemy łapczywie chyba, ale demokratycznie zgadzam. Dobra.
Wy wszyscy tutaj. O, ten garnizon przybył. Duży garnizon. Te nasze siły na ostatnią chwilę przybyły. A zaraz, to są ci. Nie, to tych akurat zabić. No to tu już easy pójdzie, myślę. Zdobyliśmy to miasto, o to. Tak, dokładnie. Zmienimy na starą nazwę. Co tutaj przywieźć naszą pancerną pięść teraz? A chłopaków wysłać tutaj. Ładnie poszło. Myślę, czy w ogóle serię kontynuować, ale kurwa ta Polska z koloniami. Nie, po prostu. To jest zbyt piękne. Dobra, atakować. To są... Tych też załatwić. Ich wystawimy już jako armia rezerwowa. Nowym marszałkiem. Nie wiem, kogo nam wygenerowało. Ale zrobimy tak. Tutaj może tego promotion, tego wrzucimy i wam damy kolorek zielony. Miło. Okej, okay. Zapomniałem już o tym, a tym zmienimy w coś takiego. O. Ale... lepsza arta. Zobaczmy teraz tak. Tutaj... Potrzebny czwarty. Właśnie dlatego tą czwórkę robiłem. A tu się wycwanili jedynkę jeszcze trzeba. Dobra, zrobimy to. Nie ma problemu. Reforma armii ładnie postępuje. Teraz jak mamy? Okej. I pasuje, nie wiem jak wam. Trzeba też tak ogarnąć. Soft attack. To nie, nie. To powinniśmy wziąć stąd. To nie, to nie. Weźmy to. O Boże, przepołowiliśmy ich, serio.
Dobra, trzeba to wybić. Kurde, nie jest pokazane ile, ale już patrzcie ile tutaj już ponad mi na nich padła. O, lag, znaczy, że może coś się stało. Ile my mamy z tą Japonią się bić, bo na wyspie to nie ma mowy, żebym ja dopłynął. Prawie się co, chyba tak zrobimy. Przydałoby się tobie dodać to. Nie jest głupi pomysł. Tutaj nie. Ty możesz awansować, to awansujemy cię. To nie można. A jemu damy szybkość okopania się. Nie, przeprawa przez rzeki. O, i szybkość okopania się. Proszę, dwie pieczenie na jednym ogniu. I naszemu bohaterowi damy, bo sto... Panie fortu. Forty. No i teraz będzie trzeba to ogarnąć. Wojna wciąż trwa. Zróbmy tak, jeszcze chwila, to jeszcze jedno rzucimy. Xinjiang region, bo trzeba tutaj drogi budować z myślą o wojnach ze Związkiem Radzieckim, bo podejrzewam, że ta sielanka długo nie potrwa. Japończycy nie odpuszczają. Teraz zrobimy tak. Wy zrobicie tu operację. Wy pójdziecie tędy. Ładnie. Wy udacie się... Tak. A połowa z was pójdzie tędy i się wleje potem. To jedna armia, która leci teraz na Półwysep Koreański, będzie miała się tam wlać. Jedna dywizja nam się wybroni. O Boże, o tych wyspach zapomniałem, może dlatego my jeszcze nie spisywaliśmy, tak teraz pomyślałem. Byłoby w stylu Hoja. Dobra, zobaczmy teraz. Zobaczmy się ludzi w demokrację. Co ja powinienem teraz robić? Właśnie, czy mi się nie odblokowały tutaj opcje kolejne? Nie, bo wojna. Dobrze. A my tych ostatnich też nie powinniśmy już wchłonąć, to... Ale to nasze kory.
Co? Karolek? Karolek wziął... A to w Meksyku? Ja mam o tym Karolu... z Szwecji. Nie wiem, co teraz o tym. Tego się nie spodziewałem. Co się stało? Polaków zdradzili! Rumuni Polaków zdradzili. Mówiłem Rumunom nie ufać. O. Tak jak na tej serii polską. Tak samo zdradzili. Kurde, nie wiem teraz jak się tam dostać. Ile mam tam dywizji dostać? Dobra, zrobisz tak, ziomek. Stąd. Tu się desantu. Nie mamy technologii. Karłem, nie mamy technologii desantu. Dobra, w takim razie zrobimy następujące. Technologia desantu migiem. Gdzie ona jest? Tu jest. Hop. 200 dni. Wiecie co? Może zobaczymy się za te 200 dni. I Tajwan trzeba zdobyć. No nie przewieźmy pancerniaków tutaj. No, trzeba też ogarnąć tak, tutaj armię. Te nasze armie. I chyba widzimy się za te 200 dni, no bo nie ma sensu inaczej. Dobijemy tych wiernych. No i zobaczmy, ile w ogóle potrzebujemy do garnizonowania całego wybrzeża. Prrrr. 3 dywizje, czyli jedno mamy na nadmiarze. Miło. A może krótszy odcinek dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku, jak już będziemy się desantować. A to na wszelki wypadek mówię, że żegnam się z wami, było bardzo przyjemnie nagrywać, ale trzeba kończyć odcinek, a trzeba się desantować na Japonię w kolejnym. Chyba sobie ruskich darujemy, tak myślę. Oddadzą nam Mongolię po dobroci albo po złości. Bo nie zajmiemy tutaj i spisujemy. No, tak czy owak, widzimy się w kolejnym odcinku, to będzie tylko... Mówiłem o możliwości łapki w górę, komentarza, do którego zachęcam. Podaję łapkę w górę, jak mi się komentarz spodoba i serduszko przypnę, jak mi się bardzo spodoba. No i do kolejnego odcinka. Jak chcecie, to zostawcie subika, a kliknijcie ten czerwony magiczny guziczek w subskrypcji. Ejo!